mieszkaniowej. Panią Przewodniczącą proszę o przedstawienie sprawy. Komisja Mieszkaniowa spotkała się w dniu 6 września o godzinie 18 w siedzibie Rady Dzielnicy. Przyjęliśmy następujący porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz przegląd bieżącego rozporządzenia. Macie Państwo jakieś pytania, uwagi, wnioski związane z działalnością Komisji Mieszkaniowej? Widzę dyskusję. W związku z tym, że wrócimy do kolejnego punktu, oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, ja bym w tym punkcie chciałbym odczytać pismo z pani dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa dotyczące planowania zadań priorytetowych na przyszły rok. Z tego pisma, jak sami Państwo za chwilę usłyszycie, wynika konieczność dokonania pewnych cięć i korekt w ramach tych zadań. A uchwała w tej sprawie, jak Państwo doskonale pamiętacie, podjęliśmy na początku lipca tego roku. Jest to pismo adresowane do wszystkich krakowskich rad dzielnic. Szanowni Państwo, w związku z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2013 informuję, iż na realizację zadań priorytetowych dla 18 rad dzielnic przydzielona została kwota to jest 470 tysięcy w dyspozycji każdej z dzielnic, a w sumie jest to kwota 8 milionów 460 tysięcy złotych. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa radnych z prośbą o podjęcie bezwzględnej zwłoki stosownych korekt uchwał rad dzielnic rozdysponowujących powyższe środki na rok 2013. Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby rady dzielnic, które wcześniej podjęły decyzję o finansowaniu wspólnych środków priorytetowych zadań inwestycyjnych wieloletnich, uwzględniły ten fakt przy podziale środków priorytetowych na 2013 rok. Przypominam również, że Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zgodnie z paragrafem 10 zarządzenia prezydenta miasta Krakowa nr 2281/2007 przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta w terminie do 15 października roku planowania wykaz zadań priorytetowych planowanych do realizacji w 2013 roku stanowiący podstawę opracowania projekt uchwały budżetowej. Konieczne jest zatem dostarczenie do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zaopiniowanych przez jednostki realizujące wniosku w czasie umożliwiającym dotrzymanie powyższego terminu, co pozwoli tym samym na umieszczenie zadań w projekcie budżetu na 2013 rok. I w związku z tym, Szanowni Państwo, zachodzi niestety potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej w przyszłym tygodniu i musimy dokonać korekt zaplanowanych przez nas zadaniach na rok 2013. Wstępnie tą sesję przewiduje wtorek, środa w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu też zostanie zwołane posiedzenie zarządu. W związku z tym, że projektodawcą uchwały w sprawie zadań priorytetowych jest zarząd i tak też było w lipcu, gdy uchwalaliśmy zadania priorytetowe w tej wersji pierwotnej na przyszły rok, to proponuję, żeby zarząd przygotował jakąś stosowną korektę, która zostanie zaopiniowana przez komisję problemową. No oczywiście komisję i poszczególni z Państwa radnych będą mogli wnosić poprawki. Także to tyle z mojej strony. No, jest ten termin 15 października. Do 15 października powinniśmy dostarczyć wnioski już zaopiniowane przez jednostki realizujące. Także tutaj musimy to zrobić w
pewnym wyprzedzeniem czasowym, bo obieg tych wniosków, no, chwilę trwa. Także to tyle z mojej strony. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze jakiś komunikat chce wygłosić, albo jakieś oświadczenie. Proszę bardzo, Pan Janusz Kowski. Dwie sprawy, oczywiście jedna sprawa taka, którą część Państwa znają, ona się ciągnie latami, ale w tym momencie nagrałem, jak się to mówi, zaognienie, to jest sprawa ulicy Wolności. Z tego względu tak pokrótce, ale była wizyta do przedstawiciela mieszkańców, to jest sprawy się naprawdę sprawa, że ludzie chcą na swoich działach coś budować. A druga to jest taka informacja, że w tym momencie spółdzielnia po prostu zamknęła im dojazd. Raczej to wygląda w ten sposób, rozmawiając z tym, że ulica Wolności to są wiedziały drogi wewnętrzne należące do gminy Kraków. Ale zwyczajowo z jednej strony ona była połączona z Czarnogórską, w tym momencie na tej działce stoi Wieżowiec, a po drugiej stronie gmina przekazała wieczyste użytkowanie gminy po dłużej działce. Czyli ulica jest dość bardzo ślepa. I na tym odcinku na działce spółdzielnia podwórze ustawia najprawdopodobniej zakres wjazdu. Mieszkańcy proszą o pomoc. Nie wspólali nic. Prawdopodobnie trzeba doprowadzić do tego, żeby gmina wymieniła jakieś działki z ulicą podwórze i nastąpić dojazd do tej ulicy Wolności. To jest taka jedna sprawa, bo ona się ciągnie latami. Druga informacja, taka bardziej sympatyczna, było się spotkanie w obecności przewodniczącego Komisji Kultury z autorami autorami wiersza i muzyki, wykonawcami tych utworów. Inicjujemy ten program Proszę, dziękuję, przepraszam. Mamy już wiersz na ten temat, że będzie mottem tego programu oraz muzykę trzech utworów. Mamy też już w tym momencie partnerów tego programu, to jest Fundacja Paweł z Rodziną, później MPK, później Koncerni Polska. Planujemy na koniec września, na początek października spotkanie z kierownikami Domu Kultury, Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjum, etc. Z prośbą o włączenie się do tego programu. Na bieżąco będziemy relacjonować, jak ten program się będzie rozwijał. Zadaniem tego programu jest popularyzacja tych szkół wśród wszystkich, bo oddziaływanie będzie poprzez te organizacje, ale program będzie dotyczył wszystkich. Będą też konkursy plastyczne, rysunkowe, plakat, konkurs na logo tego programu, wiersz, rozprawka, opowiadanie, przedstawienie. Chcemy, żeby młodzież utworzyła może stronę internetową tego programu. Planujemy poprzez audiowizualne środki wejść do środków masowej komunikacji, czyli na terenach, które są w tramwajach, zaprezentować jakąś prezentację multimedialną, film. Może to będzie film na komórkę. No różne pomysły są. Wręcz pomyślałem, że może by był jakiś etap od przedszkola do młodzieży, żeby pobudzić tutaj ten temat. Na stronie do naszej dzielnicowej pewnie się pokażą jakieś takie odnośniki do tego programu. Ja mam nadzieję, że w ogóle zostanie odrębna strona tego programu. No zobaczymy. W sumie zobaczymy, jaka będzie reakcja tego, co czy podejmą, czy nie podejmą. Może w ramach nawet tego festiwalu, który jest organizowany przez szkołę, w jednym roku okaże się, że może ten temat będzie akurat mocno do tego wyciągnięty. I ktoś z Państwa jeszcze chciał jakieś oświadczenie wygłosić, bądź komunikat? Znaczy, proszę sobie jeszcze chciałem zadać, jak będzie powiadomienie o tych
sesja nadzwyczajna. Czy od razu ustalimy? Nie. Nie, no to ona musi zostać sesją nadzwyczajną i zostać zarejestrowana albo przez grupę inną, grupę radnych, jedną czwartą z władzy rady, albo przez zarząd. Nie, prawdopodobnie zarząd zawnioskuje odwołanie, na pewno odwołanie sesji nadzwyczajnej i wtedy ja mam tydzień czasu na zwołanie tej sesji. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że to będzie wtorek, środa, przyszły tydzień. Jeden dzień, wtorek nie będzie wszystkim pasować i środa też nie będzie wszystkim pasować. Niestety, no, wszystkich z Państwa radnych nie sposób uszczęśliwić. Ten miał 19. Właśnie, może byśmy opóźnili, bo to też byłoby łatwiej. No chyba nie będzie długa ta sesja, tylko... Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że choć temat jest trudny. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie? Jeszcze tylko to do terminy Pani Radna, tak? Proszę. Zarząd przygotuje projekt uchwały i da do zaopiniowania przynajmniej tym komisjom, których te cięcia, tematyki te cięcia będą dotyczyć. No właśnie to chciałam zaproponować, żeby ewentualnie jak ten projekt powstanie, to przepraszam mailem, radnym i wtedy nie będzie problemu. No to i tak ten projekt musi zostać zaopiniowany przez komisję. Tak, ale już jak będziemy go znać, to jest łatwiejsze, szybsze robota. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze przedmiotów? Mówimy o terminie posiedzeń komisji. Komisja Kultury 4 października, 16:30. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 4 o godzinie 17. Komisja Edukacji w środę 3 października o godzinie 17:30. Komisja Sportu 3 października o 19:30. Tak. Infrastruktury 3 października o 18:30. Komisja Mieszkaniowa 4 października o 18:00. Komisja Zieleni Drużka Dzieli o 14:00. Chciałem zadać pytanie, czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie słyszę. W związku z tym zamykam 22. sesję Rady Ministrów 11.